Witam w kolejnym programie Mazowsze Powiat Płock. Dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Bardzo serdecznie witam Państwa. Musimy zacząć od tematu, który wywoływaliśmy tutaj na naszych antenach niejednokrotnie, bo jest ku temu znakomita okazja. W końcu została podpisana umowa z wykonawcą stadionu Wisły Płock. To stało się faktem. Wykonawca ma teraz 3 lata, żeby ten wspaniały, miejmy nadzieję, obiekt w Płocku powstał. Dokładnie tak. Wiele lat oczekiwań, później kilka lat przygotowań i w tym momencie przechodzimy do fazy realizacji. Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą, firmą Mirbud. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z tą firmą. Przed nami oczekiwanie na ostateczną, szczegółową koncepcję, którą firma Mirbud musi nam przedstawić. Później projekt i wraz z pozwoleniami na budowę. Liczymy, że potrwa to około pół roku, natomiast po tym czasie nastąpi symboliczne wbicie pierwszej łopaty, połączone pewnie z wyburzaniem części starych trybun. Pamiętajmy, że dzisiaj są 2 trybuny, obiekt natomiast, który powstanie, to będą 4 trybuny, 15 tysięcy kibiców. Murawa pozostanie bez zmian. Obiekt chcemy, żeby cały czas służył piłkarzom, żeby można było rozgrywać widowiska sportowe właśnie na obiekcie, także podczas budowy. Jest to dopuszczalne, jest to możliwe. W tym momencie dzieje się tak ze stadionem ŁKS-u, gdzie także firma Mirbud realizuje drugi etap tej inwestycji, ponieważ tam już jedna trybuna jest, natomiast buduje brakujące 3 trybuny. Można powiedzieć, że to jedna z najważniejszych inwestycji, które w Płocku się dzieją? Tak, na pewno, natomiast będziemy także realizować cały szereg innych inwestycji, zarówno drogowych, infrastrukturalnych, oczekiwanych przez mieszkańców Płocka. Tutaj oczywiście nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie, tych inwestycji także będzie w perspektywie przyszłorocznego budżetu za ponad 200 milionów złotych. Nie zwalniamy tempa inwestycyjnego, aczkolwiek no, z pewnym żalem muszę przyznać, że niestety do tej pory nie udało się przekonać żadnej dużej firmy, nie wspominając o tej największej firmie, która w Płocku ma swoją siedzibę, ażeby wsparła budowę stadionu. Szkoda, bo przykłady innych miast, Lubina i KGHM, firmy także, która jest spółką Skarbu Państwa, pokazują, że jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście musi być dobra wola, musi być chęć rozmowy z obu stron. Ja wielokrotnie deklarowałem swoją gotowość do takiej współpracy na każdym polu, natomiast no, na ten moment nie ma z drugiej strony woli takiej współpracy i chęci zaangażowania się w ten akurat konkretny projekt. Także będziemy na dzisiaj finansować go przede wszystkim z budżetu miasta, aczkolwiek będziemy także czynić starania, by jednak środki zewnętrzne pozyskać, jeśli tylko taka możliwość się pojawi, chociażby z Ministerstwa Sportu. Dokładnie, bo to kwota duża, ponad 166 milionów złotych, to koszt budowy nowego obiektu. Mówił pan prezydent, ale że... Ale też powiedzmy, panie doktorze, rozłożona na 3 lata. Tak jest. Czyli w każdym roku będziemy oczywiście dosyć dużą część naszego budżetu inwestycyjnego przeznaczać na budowę stadionu, ale będziemy realizować także cały szereg innych inwestycji. Przyszły rok to raptem około 30 kilku milionów złotych na budowę stadionu, bo to będą przede wszystkim, tak jak powiedziałem, te prace pierwsze projektowe i później rozbiórkowe, a dopiero w latach następnych będą to większe kwoty. Do budżetu na przyszły rok sobie jeszcze przejdziemy, obiecuję, ale muszę rozpocząć powiedzieć o kolejnej ważnej inwestycji. Aleje Kilińskiego powoli zmierzają prace póki co do końca, bo zostały one już otwarte dla kierowców. Jednak to nie koniec całej inwestycji, ta będzie jeszcze kontynuowana. Dokładnie tak. To jak pan redaktor powiedział, w przypadku inwestycji drogowych w tej chwili jeszcze cały czas trwają prace w ulicy Tysiąclecia, przede wszystkim na skrzyżowaniu Tysiąclecia Bielska i tutaj tak naprawdę też zmierzają do końca i do końca roku powinny być zakończone. Może uda się przed świętami, natomiast wyzwaniem dużo dłuższym będzie przebudowa, nawet nie remont, przebudowa Alei Kilińskiego i tutaj pierwszy etap mamy już za sobą. Z jednej strony dokonaliśmy pewnego remontu i budowy kanalizacji deszczowej w Alei Jachowicza,
A w tej chwili rzeczywiście otworzyliśmy pierwszy etap także Kilińskiego. Natomiast no, niestety ta inwestycja będzie nieco dłużej trwała. Za chwilę zamkniemy drugi etap Kilińskiego, gdzie będzie także przebudowa ulicy Kilińskiego i Kolegialnej, także skrzyżowania całego z ulicą Warszawską, gdzie przy ogrodzie zoologicznym powstanie dosyć duże rondo, ale także parking dla autokarów, nowy wiadukt do ogrodu zoologicznego i parking przy strzelnicy Loku na terenach ogrodu zoologicznego. Tam także dzięki temu parkingowi więcej osób będzie mogło korzystać i oglądać oczywiście nasz ogród zoologiczny. To dopiero w przyszłym roku. Termin rzeczywiście realizacji tej inwestycji upływa mniej więcej w połowie przyszłego roku. No, muszę wręcz dodać, że zarówno jedna, jak i druga inwestycja są dofinansowane ze środków unijnych. Dokładnie tak, i to bardzo ważne i warto to podkreślać. Kolejna ważna inwestycja, którą no już widać, to Mediateka Książnicy Płockiej. Budynek przy kamienica właściwie przy ulicy Kościuszki 3B będzie miała dwie funkcje, nie tylko mediateki. Ja przede wszystkim cieszę się, panie redaktorze, ponieważ są to działania rewitalizacyjne, realizowane akurat w tym momencie przez miasto, a właściwie przez jedną z miejskich spółek, które konsekwentnie realizujemy na Starym Mieście. Wielokrotnie mówiliśmy i dzisiaj możemy już podziwiać kamienicę w Pierzei ulicy Sienkiewicza. Wiele dzieje się także już w tej chwili w tym przejściu między ulicą Królewiecką a Sienkiewicza, czyli ulicy Kaczmarskiego. Natomiast kolejny element to ulica Kościuszki. Pięknie u zbiegu ulicy Tumskiej i Kościuszki został odnowiony prywatnie kamienica, dawna dziekanka, w tej chwili już odzyskała swój blask. Natomiast kolejne kamienice przy tej ulicy rzeczywiście powoli także chcemy, żeby ten blask odzyskiwały. Właśnie kamienica, którą realizuje na potrzeby miasta, Książnicy naszej Płockiej i tam będzie mediateka, realizuje spółka Inwestycje Miejskie. I rzeczywiście ta kamienica nie tylko została odnowiona, ale także przebudowana, rozbudowana. Na parterze będzie tam bowiem dział zbiorów specjalnych, mediateka, natomiast na piętrze będą kolejne mieszkania na start, bowiem zgodnie z pewną ideą rewitalizacji to nie tylko remonty zabytkowych obiektów, ale przede wszystkim wprowadzenie w nich nowych funkcji i samych mieszkańców, najlepiej młodych mieszkańców, którzy będą później, zamieszkując na Starym Mieście, sprawiali, że to Stare Miasto będzie po prostu żyło. Stąd konsekwentnie realizujemy ten pomysł. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, nowe funkcje, mediateka, z drugiej strony młodzi ludzie, którzy zamieszkają na Starym Mieście. Jakie jeszcze budynki w ramach programu planuje miasto oddać w najbliższym czasie? Z jednej strony, tak jak powiedziałem, prace trwają cały czas przy ulicy Sienkiewicza, również przy ulicy Kaczmarskiego. Tam dwie spółki, MTBS i MZGM, będą przez najbliższe lata konsekwentnie tę Pierzeję Sienkiewicza odnawiały. Również spółka Inwestycje Miejskie ma kolejne plany. Tutaj mamy działkę naprzeciwko więzienia. Tam na tej działce również planujemy postawienie nowego budynku. Dużo zależy od tego, czy uda nam się pozyskać kolejne dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, bowiem każda taka inwestycja do tej pory przez nas realizowana to w 50% inwestycja dofinansowana właśnie z BGK-u, tak żeby w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet miasta, a dzięki temu możemy zrobić po prostu więcej różnych inwestycji. Spółka MTBS realizuje także na swoje inwestycje na Podolszycach, w tej chwili przy ulicy Kleberga, niedaleko żłobka, powstaje drugi budynek mieszkalny, gdzie także między innymi będą mieszkania na start, ale także tam planujemy, że będzie jeden, czy właściwie dwa lokale będą na potrzeby rodzinnego domu dziecka. Został wprowadzony w zeszłym roku, ukazał się hitem. No właśnie, czy jest hitem także i w tym roku? Mowa o rowerze miejskim, który zakończył sezon. Teraz czas na konserwację sprzętu i powrót w przyszłym roku. No właśnie, drugi sezon roweru miejskiego w Płocku to również hit? Może powiedzieć, zaskakuje mnie pan redaktor. Z jednej strony zaczynamy od stadionu przez pełen spektrum. Dokładnie.
przez kwestię rewitalizacji i mediateki. Rower miejski, tak, ja mogę powiedzieć, że po raz kolejny, to rzeczywiście jest drugi rok z 3 lat umowy, jaka nas wiąże z firmą Nextbike, i po raz drugi okazało się, że ten rower miejski bardzo pozytywnie został już nie przyjęty, ale był używany przez mieszkańców Płocka. Co ważne, mieszkańcy Płocka w tym roku ewidentnie już bardziej korzystali z roweru miejskiego w takich kwestiach komunikacyjnych, mniej turystycznych, czyli tak sobie pojeździć po mieście już raczej rzadziej, jeździć korzystając, powrotem, ale przede wszystkim właśnie komunikując się od punktu A do punktu B, do pracy, do szkoły, na zakupy, ten rower był częściej wykorzystywany, a widać to przede wszystkim patrząc na stacje, z których korzystaliśmy, i tutaj rzeczywiście potwierdziła się jedna rzecz, że największe obłożenie ewidentnie ma magistrala rowerowa, czyli ten główny szlak komunikacyjny od Podolszyc do Starego Miasta, który pozwala nam swobodnie i bezpiecznie, co bardzo istotne, za pomocą drogi rowerowej przejechać także ekologicznie właściwie przez całe miasto. Ja bardzo się cieszę, że Płoczanie tak chętnie korzystają z roweru miejskiego, ale tak naprawdę z dróg rowerowych, bo to jest istotne i kluczowe, bo można przecież poruszać się własnym rowerem, i dlatego też konsekwentnie rozbudowujemy sieć dróg rowerowych. W tej chwili mówiliśmy o ulicy Chińskiego, ale Jachińskiego. Tam także powstaje droga rowerowa. Ona połączy drogę rowerową, właśnie tą R1 przy ulicy Jachowicza, przy Politechnice, z mostówką, a więc będzie łatwy dojazd do Starego Miasta właśnie wzdłuż ulicy Chińskiego, później mostową pod katedrę będzie można podjechać drogą rowerową. Oprócz tego uzupełniamy jeszcze fragment drogi rowerowej w ulicy Grabówka, tak żebyśmy Grabówką mogli już pojechać nie tylko na Podolszyce, tak jak do tej pory, ale także bezpiecznie do ulicą Korczaka, do ulicy Harcerskiej, czyli na Borowiczki. To także był postulat mieszkańców, przede wszystkim Borowiczek, którzy chcieliby właśnie bezpiecznie Grabówką do centrum miasta dojechać. Co ważne, i to też bardzo cieszy, mamy więcej stacji roweru miejskiego. Część to są stacje miejskie, które mieszkańcy Płocka wskazywali w ramach budżetu obywatelskiego, że chcą, ażeby tu właśnie powstała stacja roweru miejskiego. Takie stacje też postawimy w przyszłym roku. Natomiast część to są stacje typowo komercyjne. Bardzo się cieszę, że także firma Decathlon czy Galeria Mosty zdecydowały się postawić obok swoich Mazowia, przepraszam, nie mosty, Mazowia, obok swoich punktów właśnie stację roweru miejskiego. Jestem przekonany, że dzięki temu także mają więcej klientów. Również gmina Słupno postawiła stację roweru miejskiego na Nowym Gulczewie, bardzo fajnie, aczkolwiek tutaj jest jeszcze kwestia pewnego bezpieczeństwa i poruszania się wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej. Niestety tak długo, dopóki Generalna Dyrekcja nie rozpocznie w końcu inwestycji związanych z budową drugiej nitki Wyszogrodzkiej, a przypominam, jako miasto podpisaliśmy już 2 lata temu odpowiednie porozumienia i tylko czekamy w tym momencie na dalsze działania, tak długo tam niestety nie będzie bezpiecznie. Więc tutaj stąd były też i moje obawy i swego rodzaju przede wszystkim decyzję o tym, żeby jeszcze na Mielnicy nie stawiać stacji roweru miejskiego. Przede wszystkim dlatego, że groziłoby to niestety, ale brakiem bezpieczeństwa dla podróżujących ulicą Wyszogrodzką. Natomiast szkoda też, że pomimo zapewnień, i to wielu zapewnień ze strony PKN-u, PKN nie uruchomił w tym roku swoich stacji roweru miejskiego. Słyszeliśmy takie zapewnienia na początku roku, nawet na końcu roku. Natomiast na dzisiaj, pomimo wielu rozmów z miastem, bo myśmy wskazywali te punkty, gdzie warto, ażeby jeszcze te stacje roweru miejskiego pojawiły się, uzupełniając
tak dosyć dużą sieć naszych rowerów miejskich. Takich stacji nie ma. No, najbardziej przykre jest to, że nawet sami pracownicy PKN-u dzisiaj nie mogą dojechać za pomocą roweru miejskiego chociażby do pracy w sezonie, gdzie jako miasto wybudowaliśmy przecież zupełnie nową drogę rowerową w ulicy Łukasiewicza. Co prawda jeszcze nie do samego kombinatu, ale no tam liczymy, że PKN też zaangażuje się nie tylko w postawienie w końcu stacji roweru miejskiego, ale także być może w budowę nowej drogi rowerowej, bo brakuje tej drogi rowerowej od takiej nowej drogi rowerowej wymontowanej od ronda z ulicą przy ulicy Długiej, skrzyżowania Długa Łukasiewicza, tam jest rondo, wybudowane przez miasto, do właściwie bramy numer 1 czy bramy numer 2 na PKN-ie. Jest to możliwe, natomiast wymaga rzeczywiście, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej przy okazji stadionu, współpracy i rozmowy. Z mojej perspektywy, jeszcze raz powtórzę, taka współpraca jest potrzebna, jest ważna i dobrze, żeby odbywała się, natomiast no, tak jak powiedziałem, PKN miał wszystkie możliwości we własnym ręku, ażeby ten rower miejski postawić także dla swoich pracowników. Mało tego, no, z tego co wiem, cały czas ma umowę z firmą Nextbike, bo te rowery były rozsiane po całej Polsce. Natomiast w tym roku chyba one nigdzie nie jeździły. Natomiast nie wiem, czy ktoś płacił za to, czy nie. To już jak gdyby pytanie nie do mnie. Tak jest. Tu postawmy kropkę i niech to będzie też apel do władz koncernu, żeby może rower miejski w przyszłym roku się pojawił, a ja dziękuję bardzo za rozmowę. I to będą stacje patronackie w tym momencie. Jestem przekonany, że warto tak, żeby pojawiły się w Płocku. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.